Jak wspominasz Krzysztofa Krawczyka? No, myśmy się tak naprawdę nie znali osobiście z panem Krzysztofem. Ja go spotkałam i poznałam go przy okazji różnych imprez telewizyjnych, festiwali. Wspominam go bardziej jako osobę, którą znam z telewizji, z radia, jako artystę, tak? Bardziej pod takim kątem, bo tak naprawdę prywatnie to nie mieliśmy kontaktu. Oczywiście poznałam go, spotkaliśmy się, było nam dane zamienić kilka słów, zawsze był miły, życzliwy, sympatyczny i przeskromny, ale prywatnie no, nie mieliśmy kontaktu. Zapewne oglądałaś pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Jak go wspominasz i co czułaś, widząc tą ceremonię? Ponieważ ja akurat byłam w trasie, w rozjazdach, więc szczerze mówię, że nie miałam okazji obejrzeć tego pogrzebu, całej ceremonii, tylko fragmenty, tak? Natomiast z racji tego, że ja jestem osobą bardzo emocjonalną i przeżywam takie rzeczy, to należę do osób, które zdecydowanie wolą pamiętać osoby za życia. I staram się nie oglądać ceremonii pogrzebowych. Jakoś bardzo przygnębiająco to na mnie wpływa, tak depresyjnie. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!